Siemanko, w 38 części Let's Play Wiedźmin 3 Krew i Wino. Tak się zastanawiam, dlaczego Pawie? Moja córka bardzo je lubi. Chciałbym jej zrobić przyjemność. Kontynuujemy zadanie Safari. Na razie idzie wszystko zgodnie z planem. Gościu ma zajebiste urządzonko, które potrafi naprawdę porządnie oślepić. Jesteśmy blisko. Miej oczy szeroko otwarte. No, nie wiem, czy cokolwiek zobaczysz. Pióro z tylnej części kupra powleczone łoje. Paw niedawno je zgubił, a łój cuchnie w charakterystyczny sposób. Powinniśmy łatwo wytropić stado. A, miło oglądać Wiedźmina w akcji. Okej, dobra. Ciekawe, czy ja później będę mógł zobaczyć te zdjęcia, czy co to jest. To jest bardzo prymitywny aparat. Mam nadzieję, że coś tam zobaczymy. No ale jak sam powiedział, kto Boga temu zabroni, nie? Nawet dźwięki są lekko irytujące. Geralt się trochę zablokował. Kolejne śmierdzące pióro, dobra. Musisz tego wąchać za każdym razem. Cii, słyszysz? Nawołują się. Fantastycznie. Znaczy, że jesteśmy blisko. Ale przecież podobno się skończyły miesiąc temu okres godowy. Dziwne. Dobra, jesteśmy prawie na miejscu. Jakie piękne. Gdyby jeszcze tylko rozłożyły ogony. Spróbuję to załatwić. Znajdź sobie dobre miejsce. Jestem gotów! Możesz użyć swojej magii! Okej, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra. O! To będzie dzieło sztuki! Nie patrzmy w tamtą stronę. To i tak mnie oślepiło. Zaraza. Uważaj! Skolopendromorfy! Skąd się tu wzięły? Musiały za nami przypełznąć! Odsuń się! Oh, shit. Dobra. Co za smród. Spokojnie, nie panikuj. Nie panikuj. Nie będzie tak źle. Niech się na mnie skupili. Gnojek. Jest tylko jeden, na szczęście. Nie patrz w moją stronę! To teraz też zdjęcia robisz? Nie pomagasz mi. Kurwa, nie miałem nic mi patrzeć. Dobra. Już po wszystkim. O, było gorąco. Chyba mam dość wrażeń na dziś. Tak? To co? Koniec? A kiedy zdjęcia mogę zobaczyć? No, to była wspaniała przygoda. Masz już wszystko, czego chciałeś? Tak. W takim razie wracajmy do obozu. Zwracam wam waszego pana. Całego i zdrowego. Wdzięczniśmy. Widzicie? Nie było się czego bać. Dzięki, żeś zadbał o pana hrabiego w Wiedźminie. Dobrze mu zrobiła ta wyprawa. Wyraźnie odżył. Zaczekaj chwilę, Geralt. Pójdę po sakiewkę i uregulujemy należności. Odżył? Spotkało go coś przykrego? Nie mówił ci? Nie. 10 lat temu jego córka Klarysa spadła z konia. Od tamtej pory nie może chodzić. Jest właściwie przykuta do łóżka. Przed wypadkiem była ozdobą domu. Wesołym chochlikiem. Wszędzie było jej pełno. Hrabia często ją zabierał na wycieczki. Uwielbiała też zwierzęta.
Teraz te jego wyprawy, a właściwie obrazy, które z nich przywozi, to dla niej jedyne okno na świat. Już jestem. Dlatego mu tak zależało. Jeszcze raz dzięki za asystę, Geralt. Cieszę się, że mogłem obserwować cię w akcji. Przekonałem się na własne oczy, że opowieści o tobie nie były ani trochę przesadzone. Dyscyplina, rzetelność, odpowiedzialność. Byłbyś idealnym partnerem biznesowym. Szkoda, że nie działasz w branży. Okej. Chodź, mam winnicę. Boże, kiedyś. Mhm. Proszę, oto twoja nagroda. Dzięki. 7 ekspa. Mam dla ciebie jeszcze jedną propozycję. Za jakiś czas organizuję wystawę moich prac dla kilkorga przyjaciół. Może zechcesz wpaść? Pewnie. Czemu nie? Jeśli akurat będę w okolicy. Świetnie. W takim razie zapraszam do mnie. Zatrzymałem się u przyjaciela. Niedaleko wioski Frankolarts. Będę. Bywaj. Na piknik. Dobra. Ej, 240 dobrze dostałem. Dobrze spotkać profesjonalistę. Kurde, 250 się umówiliśmy, nie? No ewidentnie. Oho, kto tutaj jest? A, to jest ten pewnie gościu. No. Ewidentnie się umówiliśmy. Gdzie jest ta wioska? Dobra, to będą rejony zbadane przeze mnie. O, no to świetnie. Pewnie, że tam pociśniemy. Przydałaby się jakaś towarzyszka, nie? Ciri albo Triss. Jutro do południa mamy poczekać. Dobra, nie ma problemu. Akurat się trochę wyśpimy, zregenerujemy. Pociśniemy w tamtym kierunku. Zobaczyć tą wystawę. Właśnie chciałem te zdjęcia zobaczyć, nie? A no, wypadek tej jego córki no wiele wyjaśnia. Dobrze, że ma chociaż kasę, nie? Że może w taki sposób jej pomóc. Ciekawe, czy jakoś magią by się tego nie dało. Chyba by się dało, no skoro Filipa próbowała sobie zregenerować oko. Czy brakuje jej czasu, żeby to sfinalizować. Ale z kręgosłupem może też by się udało. Chociaż. Już wybiło południe. Chyba mogę tam śmiało iść, nie? Najpierw chcę obejrzeć wystawę. Dzika przyroda tu są, kryje w sobie wielkie. Malowniczych łąk i nieprzebytych puszcz żyje jeden z najniebezpieczniejszych gatunków wiowatych po tej stronie Jarugi. Wij Boklewski, bo o nim mowa, z dumą prezentuje swoje chitynowo-wapienne pancerze. Ej, przecież ty ta, Krystyna Czubówna, nie? Wspaniale móc poznać bohatera ostatnich dzieł hrabiego. Życzę dobrej zabawy. Pewnie. Tak na turnieju, w kamieniołomie, że się w zbroi zakleścił. Jest od żony hrabiego. Przeczytajmy sobie. Najdroższy, u nas wszystko w porządku. Od kilku dni świeci słońce, jest dość ciepło, więc okna w pokoju Klarysy otwarte jest prawie cały dzień. Żebyś widział jej twarzyczkę, kiedy padają na nią promienie słońca. Sama radość. Wygląda zupełnie jak przed wypadkiem. Jeśli jeszcze trochę się ociepli, każę wynieść jej fotel do ogrodu. Przecież wczoraj odwiedziła nas żona pana kogoś tam. Eliza, pamiętasz ją, prawda? Kiedy państwo Bojart sprowadzili się do Kowiru, wszystkie damy z towarzystwa bały się ją zapraszać na przyjęcie, ponieważ uchodziła za wariatkę i domorosłą czarownicę. Wszystko przez to, że mimo braku odpowiedniego wykształcenia zajmuje się produkcją magicznych maści i kosmetyków. Mówiło się, że spędziła 3 lata w górach smoczych na naukach u jakiejś elfiej wiedźmy. Znasz mnie. Nie zwykłam dawać wiary pilotkom, dlatego kiedy Lokaj ją zaanonsował, z wahania zaprosiłam ją na szklankę lemoniady. Okazało się, że to przyjmiła osoba, a opowieści o jej rzekomych wiedźmych proweniencjach są mocno przesadzone. W rzeczywistości studiowała 3 lata w Artuzie, ale ze względu na jakieś chybione interesy ojca musiała przerwać naukę. Z uczelni wyniosła jednak znaczną wiedzę na temat właściwych roślin i ich magicznego uzdatniania.
przyniosła w zdarze maść leczniczą. Mam nią smarować nogi Klarysy rano i wieczorem przez 10 dni. Po tym czasie Elizę zobowiązała się odwiedzić nas ponownie, żeby sprawdzić rezultaty i doprowadzić dalszą kurację. Mam dobre przeczucie co do tej kobiety. W następnym liście napiszę, jak przebiega kurację, którą zaleciła. Uważaj na siebie, mój najdroższy, błagam, nie szarżuj i nie odsyłaj straży, jeśli coś stałoby się jeszcze i tobie, nie dałabym sobie z tym rady. Kocham cię, Arabella. Ej, przydałoby się znaleźć trzeci list, nie? Znaczy kolejny, nie trzeci. Dobra, Krystyna, uważaj. A, proszę, Geralt i Pantera. No, tak było. Sorry. Biały wilk poskramia wije boklerskie. Czy to nie jest selfie z dzióbkiem? Oczywiście, że tak. Oj. Dobra. Wiedźmin poskramiający pawie. Okej. Ej, mam szczerą nadzieję, że ta kuracja się uda, nie? Bo facet na to zasługuje. Zarówno samce, jak i samice wijów boklerskich są wyjątkowo drapieżne. Choć na ogół polują w grupie, autorowi tego niezwykłego dzieła udało się uchwycić pojedynczego osobnika, szykującego się do ataku. Warto również zwrócić uwagę na łowcę, który choć przecież musi sobie zdawać sprawę z grożącego mu niebezpieczeństwa, z kamienną twarzą wyczekuje na właściwy moment, by zaatakować. O, Geralt, jesteś. To wspaniale. Pozwól. Selfie. Cieszę się, że przyszedłeś. Mam dla ciebie mały prezent. Nie możesz odmówić. Możesz go oczywiście sprzedać, choć będę zaszczycony, jeśli powiesisz go w swoim domu. Oj, powieszę. Dziękuję. Żebyś wiedział. Jeszcze w obozie rozmawiałem z twoimi strażnikami. Opowiedzieli mi o Klarysie. Przykro mi z powodu jej wypadku. Dzięki. Te słowa wiele dla mnie znaczą. Jak się miewa twoja córka? Pewnie nie może się doczekać, kiedy wrócisz. Raczej kiedy przywiozę jej prezenty. Dwa obrazy już wysłałem, żeby nie musiała czekać. W drodze powrotnej zamierzam zahaczyć o Dolblatana. Ponoć można tam spotkać Sylwany. Tak, znam nawet jednego. Nazywa się Torg. Bywa złośliwy, ale za odpowiednią opłatą powinien się zgodzić na wszystko, co poprosisz. No, brzmi dobrze. Dzięki za wskazówkę. Pozdrów go serdecznie ode mnie. Widzę, że masz tu wielu przyjaciół. I wszyscy wydają się zachwyceni twoimi obrazami. O, jak się ma tyle pieniędzy co ja, to przyjaciele lgną do ciebie. Prawda. Jak pszczoły do miodu, wychwalając pod niebiosa wszystko, co robisz. Nie twierdzę, że wszyscy ci ludzie to kłamliwi pochlebcy, ale... No, niestety, pewnie większość. No, nie rozumiem. Życie. To czemu w ogóle się z nimi zadajesz? Jestem przedsiębiorcą i muszę przedkładać interesy ponad osobiste odczucia i animozje. Poza tym? Czasem wystawiam jakiś całkiem nieudany obraz tylko po to, żeby posłuchać, jak ludzie wychodzą z siebie. Żeby znaleźć odpowiednie słowa w superlatywach opisujące Bohomazy. Oczywiście, im bardziej komuś zależy, by mi się przypodobać, tym bardziej chwali moje arcydzieła. Ubaw, popak, mówię ci. Dobra. Miło było cię spotkać. Ej, zajebiście, nie? Naprawdę, zajebisty kłościk. Cieszę się, że mogłem cię polecić. Żeby ich do leczenia zgadzić. A jeszcze to jest. No, obraz oczywiście, że poleci do nas na chatę i w sumie tam chyba się udamy. Bo
jak tam Krystyna Czubówna? Wspaniale móc poznać. Idealnie to dobrali. Bo mam parę figurek, żeby postawić, chyba dwie. I ten obraz muszę zawiesić. A czemu mi to zadanie wybrało? Nie chcę tego zadania. Gwint nie. Kontrakty też na razie nie. Tu jest... Aj, ten gwint to nie. Poszukiwania też odpadają. Czyli chyba wątkiem głównym trzeba będzie się zająć. No, trzeba będzie z Regisem wreszcie pogadać, wyjaśnić sobie parę spraw. Nie mam tu ten turniej. A może? Może jeszcze będzie okazja wykorzystać tą talię? Bo chciałbym, myślałem na początku, żeby ten turniej wygrać kartą talią z Kaliga, ale jeszcze mi brakuje parunastu kart. Jeszcze nigdy nie grałem tą talią, więc trzeba było też trochę nią poćwiczyć, nie? Nie, już nie mam tej modyfikacji, muszę podejść do znacznika. Ale tak, najpierw podejdziemy, tepniemy się do chaty, no. Później zrobimy ten turniej. Kurde, trochę mi na ekspie zależy, bo chciałbym w miarę szybko wyjść ten poziom, żeby sobie secik zbrojowy zmienić, nie? Wiecie, o co chodzi. Jeszcze tu trochę zadań będzie. Chociaż te tablice też by się przydało poczyścić. Ile? Dwie zostały chyba, nie? No. Dobra, na razie chodźmy do Corvo Bianco. No. Zastanawiam się, gdzie ten obraz zawiesimy. I czy teraz chcemy ten turniej rozegrać? To chyba będzie ciężko, tak mi się kojarzy, że to chyba będzie najcięższy turniej gwinta w całej grze. No ale zobaczymy, no. No mogę się mylić, bo już dosyć dawno oglądałem. Gwinta, znaczy gwinta Wiedźmina. Szczerze mówiąc, tutaj chyba pasuje ten obraz najbardziej. No, jakaś tam rudowłosa niewiasta? Nie. Absolutnie. Nie, to nie to. Gdzie jest to? To jest tu. Nie, to nie jest to. O, jest biały wilk. Pędzla hrabiego. Nie, to... Nie jest to. To jest to? Tak, to jest to. Biały wilk. Dokładnie. No i elegancko. Dobra, teraz trzeba jeszcze pucharki gdzieś postawić. To chyba było miejsce, nie? Postaw statuetkę. W turnieju pięściarskim pewnie. Kurde, na razie tylko jedną mamy. No, szkoda. Może się wstrzyma. W sumie nie, no jak wbije jeszcze jeden poziom, to to zadanie też będzie poza doświadczeniem sensownym. Nie, to musimy teraz to zrobić, no. Zobaczymy. Mamy w sumie cztery idealnie złożone talie, nie? A Skellig jeszcze będziemy mieli okazję przetestować. Spokojnie. Damy radę. Być może poziom trudności będzie się zwiększał i level tak samo, bo to może być kilka etapów ten turniej, więc może tylko na razie pierwszy etap zrobimy. Zobaczymy, jak to wygląda. W sumie mogłem zahaczyć o skrzynię i wyrzucić parę rzeczy, ale... Jeszcze mam tam chyba z 90 kilo, nie no, 90-70 kilo jeszcze mi chyba wejdzie, więc... Jak na turniej, to myślę, że spokojnie starczy. Ale no... Nie, na wieczór nie chcę. W południe taki turniej pewnie się będzie zaczynał. Nie chcę po nocy grać. Oj. Ktoś tu obok nas się położył. Mam nadzieję, że mnie nie okradnie. W sumie noszę przy sobie jakieś 160 tysięcy koron. Więc no, mógłby się trochę zdziwić. Myślę, że spokojnie bym mógł wykupić tutaj miejscowy bank. Z palcem w nosie. Nie wiem, czy skarbiec królewski ma tyle kasy, co ja. Tak serio. To jest niżej. Tak, mój druhu? Nie, nic. Spoko. Kim tu mam gadać?
Z wami? Bądźcie pozdrowieni. Chyba no, z tobą. Zapewniam, że Skellige jest tak samo mocną frakcją jak pozostałe, a niebawem zostanie powszechnie uznana za kanoniczną. No nie wiem. Zazwyczaj gram Nilfgaardem. Zastanowię się jeszcze. Jestem Geralt z Rivii. Przeczytałem o turnieju Gwinta. I trafiłeś pod dobry adres. Jestem hrabia Martin Monnier, główny organizator. Miło mi cię poznać. O, siema. Celem turnieju jest rozpropagowanie nowej frakcji, mianowicie Skellige. Wymyślił ją mój brat, a mnie przypadł zaszczyt przedstawienia jej światu. Oj, coś czuję, że chyba będę musiał mieć jednak tą talię. Skąd pomysł, żeby opracować nową talię? W Beauclair wszyscy wiedzą, że jestem wielkim miłośnikiem i propagatorem gry w Gwinta, podobnie jak mój niestety nieżyjący już brat. Inną naszą wielką pasją zawsze były podróże. W młodości spędzaliśmy sporo czasu na morzu, bo obaj byliśmy spragnieni widoków obcych krajów. Odwiedzaliśmy różne strony świata, ale najbardziej urzekły nas wyspy Skellige. Do dziś mam w głowie obraz ponurych klifów, o które rozbija się wzburzone morze. Zmaganie żywiołów, odległe echo pierwotnego chaosu. To zainspirowało mojego brata do stworzenia nowej frakcji. Możesz mi powiedzieć coś więcej o nowych kartach? Projekt kart oddaje ducha tych wysp, które urzekają barbarzyńskim pięknem. Dlatego na obrazach utrwaleni są berserkowie, bohaterowie oraz znane osobistości. Liderem jest oczywiście król Bran Tirseach. A inne znane osobistości? Hjalmar i Icerys Ancreid, rzecz jasna. Heros Hemdal, czcigodny druid Myszowór i wielu, wielu innych. Długo mógłbym opowiadać. Mam pytanie. Czy mogę przystąpić do turnieju? Tak, mam jeszcze wolne miejsce, ale jest jeden warunek. Będziesz musiał zagrać kartami z frakcji Skellige. Widzisz, prosiłem o to wielu wytrawnych graczy, ale oni boją się nowinek. Bardziej zależy im na wygranej niż na przygodzie. No, w sumie więc nie dziwię się. Wolą pozostać przy swoich starych, wypróbowanych taliach. Jednym słowem, potrzebujesz kogoś, kto udowodni, że Skellige nie jest gorsze niż tradycyjne talie i wygra turniej kartami zaprojektowanymi przez twojego brata. Widzę, że doskonale się rozumiemy. Spójrz na to trofeum. Czyż nie prezentuje się go? To płetka. Może być twoje, jeśli zwyciężysz. Rzeczywiście niebrzydkie. Ładnie prezentowałyby się w domu na kredensie. Ale ja nie mam jeszcze, nie? Zgoda. Zagram tą nową frakcją. Bardzo miło mi to słyszeć. Ale nie mam wszystkich kart. To mój szczęśliwy dzień. Jest jednak pewien szkopuł. Dysponuję jedynie podstawową talią Skellige, ponieważ mój brat rozdał lub przegrał wiele kluczowych kart. Jak rozumiem, nie poradzę sobie na turnieju tymi kartami. Nie ma szans. Można temu łatwo zaradzić. Wystarczy zmierzyć się z lokalnymi graczami i wygrać od nich brakujące karty. To zresztą będzie dobry trening przed turniejem. Faktycznie. A oto karty, które mi zostały. Weź je, proszę. Resztę zostawię dla siebie, bo też zamierzam grać tą frakcją. Mam już wystarczająco dobrą talię, by zagrać na turnieju frakcją Skellige. Mogę spojrzeć? No nie wiem, Geralt. Tak, zgadza się. Zapraszam z kartami za dwa dni. Wtedy zaczynamy zawody. Nie pomoże i mazidło, kiedy jest się takie straszydło. Za dwa dni, powiadasz? No nie wiem. Zbierz wszystkie brakujące karty z talii Skellige. Cholera wie, ile on mi kart przekazał, nie? Złóżmy coś na szybko już pod koniec tego odcinka. Na pewno tak.
Smoczek, Wesemir, Olgierd, Jaskier, Szpieg. To w sumie Wesemir może nie. Lugos. Aha. O ile ja mam tych kart? Przepraszam bardzo. Mam fantastycznie 3 dokładnie. O, tutaj sporo jest na pierwszą linię. Ola. Co daje to? A, mutagenu. Dobra, tu widzę, że na pierwszą linię będziemy ostro grać. 6 też możemy sobie tutaj dać. A tu mam tylko 1 4. A nie. 3. Fantastycznie. A to? Nowa jednostka. Pewnie, że to bierzemy. Mamy 17 i to może nie będzie tak źle. Kogo my tutaj mamy? Chcemy grać na te mglaki. Oj, to jest myszowór. A, wszystkich kart w rzędzie. Czyli na pewno pójdzie. To zrobi niż najsilniejszą kartę, powiedzmy w rzędzie niech będzie, w rzędzie niech będzie. Hjalmar zadychę nie, ale wskrzeszenie chętnie. Lekkie drakarcie, a na trzecią nie chcę grać. Drakary to już są ciężkie. Nie, to w takim razie nie będę grał na trzecią linię w ogóle. No. Mhm. Zostawimy tak jak teraz. Tak. Czyste niebo. Ulewny deszcz. Co my tutaj chcemy? Róg dowódcy może się przydać. Dobra. Pożoga raczej nie. To nam się na pewno przyda. No weźmy 3 sztuki, a to? 5, ale nie, to nie. Powiedzmy, że jako tako jest ta talia złożona. Trzeba to będzie przetestować jeszcze. Ale to już przetestuję sobie między odcinkami, a na dzisiaj to tyle. Także komentujcie, subskrybujcie, wpadajcie do opisu i szykujcie się na turniej. Na razie.